się boję, to dzisiaj to już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Koncepcja numer 3, koło zapasowe. Nie wiadomo, czy będą inni celnicy, czy ci sami, szlak go wieje. I ona mówi do majtek, no tak, ale jak ja mam go schować do majtek? Oj, no ja się boję, że tam też ktoś zajrzy. Właśnie, moi drodzy, jest taka czarna strona podróżowania. Nie można wszystkiego przewidzieć. No mamy nadzieję, że te samochody, wiadomo, w nocy nie będą jeździć, bo gdzie będą jeździć? Daleko tu nie pojedzie. Zaraz za tym zakrętem to już jest koniec, a tam kilka zakrętów dalej, zresztą widać tam na cypelku, jest miasto. No i do widzenia. No, oh, no i tak, kochani, przespaliśmy tą noc tutaj na tym parkingu. W to mi z powrotem jeździły tutaj żandarmeria, tak jakieś samochody, nie wiem, straży granicznej, o, i policji na zmianę, ale w ogóle nawet nikt nie podjechał się zapytać. Wiecie co? Bo generalnie na tej granicy, jeszcze nie powiedziałam dokładnie jak było, to oni chcieli po prostu wziąć tego drona w depozyt. A może już to mówiłam? No tak czy inaczej, dali nam dwie opcje, nie? Jedna opcja, albo zostawiamy w depozyt tego drona i jak będziemy wracać, to oni nam oddadzą. Albo oni mówią sobie, wróćcie do Ceuta i wyślijcie pocztą tego drona. Pocztą, no do Polski, nie? Do domu sobie wyślij i po prostu sobie wrócisz z wakacji. To będziesz mieć. No, tylko, że to nie są wakacje, nie? I my tłumaczymy im, że to nie jest tak, że my nie wracamy tą samą... Bella, przestań tam się drapać teraz. Że my nie wracamy tą samą granicą, że właśnie nie możemy tu zostawić go w depozyt, bo my jedziemy dookoła Afryki, a przynajmniej przez pół. I nie wiemy, którą granicą będziemy wracać, kiedy będziemy wracać. Ja nie mogę sobie go też do Polski wysłać. No i co z tego, że ja sobie do Polski wyślę? No i co? I nie można, wiecie, używać drona w Maroku. Ja o tym wiedziałam. I ja tam pal 6, mi nie zależy. To ja nie chcę, kurczę, przemycać, żeby, bo mi tak zależy na tych ujęciach. Będą to będą, nie to nie, to pal 6. Ale potem będą inne kraje, w których będzie można używać drona. Bo po prostu w niektórych krajach w Afryce nie wolno, w niektórych z ograniczeniami, a w innych po prostu jest pełna swoboda. No, a ja chcę przejechać jak najwięcej krajów w Afryce. I dlaczego mam tam nie nagrywać? Jest jeszcze trzecia opcja, schować drona jeszcze lepiej i spróbować ponownie, nie? Nie wiadomo, czy będą inni celnicy, czy ci sami, szlak go wie. Jak będą ci sami, to powiemy, że wysłaliśmy, nie? A jak będą inni, no to po prostu już zgodnie teraz powiemy, że nie ma. Tylko gdzie go schować? Wiesz, to nie jest taki problem, bo mój dron jest taki duży, o, jak moja głowa. Zamykać wszystko? Tak, zamykaj. Niedźwiedź pakuje obóz. Ja tu muszę ostateczną decyzję podjąć. Niedźwiedź chciał go schować w filtrze powietrza. Po prostu wyciągnąć filtr, wyciągnął i tam żeśmy patrzyli. Ale kurczę, patrzyliśmy jak sprawdzają inne samochody i wiecie co? No ja się boję, że tam też ktoś zajrzy. I tak rzuciła moja jedna koleżanka, z którą rozmawiałam, wiecie, żaliłam się na to wszystko. I ona mówi do majtek, no tak, ale jak ja mam go schować do majtek? Ja wam zaraz pokażę, jak on jest duży. No, schowajcie to do majtek. No, good luck. Ale pomyślałam, że jak założę strój kąpielowy, jakąś luźną koszulkę, to może uda mi się go tak schować na sobie, nie? Jak myślicie? Dobry pomysł? A jednak ta koncepcja odpada, bo... No jak ja mam go schować? No jak ja mam go schować? To ci mówię cały czas. Bo ja myślałam, że ja sobie go dam tu, albo na plecy.
Ale to się nie da, bo jak ja dam go na plecy, to taki garb mam, a tutaj to taki by miała ciążowy strasznie... Mówisz sobie tą wielką sukienkę. Kanciasty brzuch. Spróbować? Tą wielką sukienkę, szeroką. No dobra, to się przebiera. Dobra. Koncepcja numer 3, koło zapasowe. Tylko na górze, bo tutaj będą zaglądek. Dobra, drugie koło zapasowe. Też jest lunch break, tak jak w tym. Hola! Maroko! Maroko, nie. Gracias! Wjechaliśmy
do pierwszego większego miasteczka i po drodze zobaczyliśmy kantor, więc niedźwiedź poszedł wymienić pieniądze, bo najlepiej zawsze mieć gotówkę danego kraju, to już żeśmy się przekonali. A 100 funtów. No wymień 100 na razie. Dobra, już pozbierałam myśli. Chodziło mi o to, żeby unikać płatności dolarami, euro czy jakąś inną walutą, bo tam cię zawsze oskubią. Zawsze oni sobie zawyżą tą cenę, zaokrąglą i w ogóle. A powiem wam szczerze, że właśnie o Maroko, w ogóle o Afryce, żeśmy słyszeli, że no niestety jest to taki preceder ogólnie powszechny, że naciąga się turystów i trzeba być tutaj dość czujnym. Dobra, no to mamy. Za 1 funta dostaliśmy 12,30. Ja tutaj zaraz zobaczę, jak te pieniądze wyglądają. No to sporo tych pieniędzy, to też widać, że ten. Dobra, tutaj mamy jakieś setki i 50. No, teraz już leje na dobre. Nawigacja nam przestała działać i prowadzić nas do sklepu, tak więc musimy po prostu po omacku znaleźć jakiś sklep. Najlepiej Maroc Telecom, jak znajdziemy, czy jak to się nazywało? Ale niedźwiedź mówi, że też widział gdzieś reklamę Orange. Nie wiem, ja nie wiedziałam, że Orange jest tutaj. Może jest, może nie. Teraz się przekonamy. No to tak kochani, kto ogląda nas dłużej, to wie, że zawsze pierwsza rzecz po wjechaniu do danego kraju to jest właśnie wymiana pieniędzy i no tam gdzie potrzebna a zakup karty SIM. Po prostu no bez internetu daleko nie pojedziemy, potrzeba nam do ustawiania map, do znajdywania informacji, do tego też, żebym mogła wam na Facebooku i na Instagramie na bieżąco robić relacje, gdzie jesteśmy. No od razu powiem właśnie, że ja te relacje nie robię za dużo, po prostu nie ma czasu. Czasem też po prostu szkoda mi właśnie internetu, ja zużywam bardzo dużo internetu i nie mogę wszystko wrzucać, bo potem wszystko wrzucę tutaj na YouTube. I też jakbym wszystko tam pokazała, no to co wy byście oglądali tu? Niedźwiedź zapomniał telefonu. Zawsze wolimy, żeby ktoś nam bezpośrednio włożył kartę SIM i sprawdził, czy działa, bo już też mieliśmy takie przypadki, że po prostu potem nie działa i trzeba było się wracać do sklepu. Zaraz twój pan przyjdzie. Tak, jeszcze chwilę. Jeszcze jest jedna rzecz, którą musimy tutaj ogarnąć. Zrobić kserokopię naszych paszportów i to podobno dużo. Tak nam powiedzieli znajomi, którzy w Maroku byli kilka razy i będzie bardzo dużo tych... Tutaj z nami pogadać, czy obejrzeć samochód. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Hello? Hi, hello? I love your car. Okay. No problem. No problem at all. Can I take a picture of him? Of course. Can I take a picture of you? Yes. Yes. We love that. Hi. What is his name? Bella. Bella. Oh, I love this kind of life. Yes. Yeah. We love it too. No to było bardzo miłe przywitanie. Widzisz, Bella, jesteś już gwiazdą, tyle co żeśmy przyjechały. A nas tutaj witają. No to skończę jeszcze temat z tymi kopiami, kserokopiami. Więc znajomi nam powiedzieli, że tutaj są takie military checkpoints. To też ja czytałam o tych military checkpoints, ale nie wiedziałam, że trzeba mieć kserokopię dokumentów, bo oni po prostu to potrzebują i cię nie przypuszczam, jak nie masz. Podobno tak jest, ale czy tak jest, to nie wiem. Ale na wszelki wypadek zrobimy sobie trochę tych kopii, żeby po prostu mieć. To ile zapłaciłeś? 600. Ich pieniędzy? Which is 50 quid for 40 giga. 50 funtów za 40 giga. Yeah, mate. No to faktycznie nigdzie tak drogo żeśmy nie płacili, no. Yeah, but she was pretty and I've got her phone number. Zaraz ci przyfasolę. I can prove it.
Ja mu powiedz, że jeszcze chcesz wrzucić do tego sklepu i dokupić, kurczę. Dokupić. Już mnie nie stać. Dobra, mamy. Okej, ja myślę, że tak po 20 na razie, nie? No co, będę się pierdolić. No popatrzcie, ile tego jest. Chyba nam powinno starczyć, nie? Aha, to idź. Rany, ale mam brudny paznokieć. Wszystkie paznokcie. Co, jesteś brudna? Idziemy coś zjeść szybko. Jak tu na psa będą reagować. Ale to tyle ludzi, turystów przyjeżdża. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Bo mi się właśnie chciało takiego, takiej szarmy. Pani mi napisze na karteczce, żebyśmy wiedzieli, ile zapłaci. 60, super! No, nie było się łatwo dogadać, bo my niczym nie znamy francuskiego. Poza może dzień dobry i proszę, dziękuję. A oni tutaj nikt nie znają angielskiego, nie? Ale to nie szkodzi, no. Dam im radę. Okej, okay. Yeah? Nie? No, go. On je tam wszystko zje. Tu niedźwiedź, proszę bardzo. Niedźwiedź nie jest wybredny. Hot. Chili. Hot. No? Hot. Ok, będziesz szczęśliwy. Super. To nie. O tak. Super. Tak, to już resztę tak. Tam jakieś takie dziwne rzeczy, tak? Spoko. No i to te dwa, tak, mogę się. Fajnie. Super. Mogę tego? Mogę. Pan mi da do takiego fajnie. O, super. A to? Nie. W każdym nowym kraju to zawsze taka. No. I tam mam mięsko. Thank you.
Nie wiedziałam, że fryteczki też sobie zamówiliśmy. Popatrz, mamy frytki. Mówiłeś, szkoda, że frytki żeśmy nie zamówili i my mamy. Mamy, no nie kradnij mi, to będzie porcja dla Labeli oczywiście. O. Pizza. No fajnie to wszystko wygląda. No, fajna. Ale za wszystko żeśmy zapłacili. Ile? Piątkę, tak? No to 25 zł, no to nie jest super tanio. Ale dużo mamy. Jezu, jak to zjemy, to matko to moja. Dobre? Mm. No dobra. No to co, trzeba popróbować, prawda? Najpierw fryteczka. No i frytka bardzo dobra. Naprawdę. A teraz mięsko. Bardzo dobre. Merci, merci. Very good. Bien. Jechaliśmy w jakąś boczną drogę i po prostu pójdziemy zobaczyć tutaj. A tutaj też wieje na razie. Doszliśmy do końca drogi. No tutaj też trochę wieje, ale mniej. Ale tutaj jest takie zagrudzone, nie? Takie krzaczki, kamienie. My byśmy musieli to kawałek rozebrać, żeby wjechać. No i w końcu stanęliśmy tak, w poprzek drogi, tu gdzie jeszcze była normalna szerokość. Tutaj jakby za tym zakrętem tak jakby troszkę mniej wieje, tak są takie powiewy wiatru, ale jest łagodniej niż tam. No to wypijmy za błędy. Takie jeszcze jedno piwo mi ocalało ciemne, już nawet nie pamiętam gdzie je kupiłam. No i wiecie co? Tak sobie teraz jeszcze rozmawiamy, że to był dobry błąd. Bo wiecie, ja zbombiłam i kupiłam do tej Ceuty zamiast do tego Tanger. Ale jak my byśmy tam pojechali, tam już jest Maroko, no to byśmy mieli duży problem, nie? Bo by trzeba było, no co? No nie wiem, co my byśmy wtedy zrobili. My byśmy musieli z powrotem promem wracać do Hiszpanii, bo ani tam gdzieś przenocować, ani co się zastanowić, nie? Albo im zostawiasz tego drona, albo kurczę, wracasz się. I byśmy musieli promem przepłynąć z powrotem i w tą znowu i zapłacić te pieniądze, a tak to tu byliśmy na tym skrawku jeszcze hiszpańskiej ziemi, więc mogliśmy przenocować, rozkminić co robimy i po prostu spróbować jeszcze raz. Tak więc czasem to i dobrze nieraz się pomylić. No to wypijmy za dobre błędy. Przed chwilą przyszedł tutaj taki gościu, strażnik i powiedział, że nie możemy tutaj być. I wiecie co, my żeśmy tu stali chyba z 2 godziny, tak właśnie chill, żeśmy chcieli zobaczyć, czy ktoś przyjedzie i co, wiecie. Bo ja też czytałam właśnie, że w Maroku kurczę nie jest łatwo spać na dziko, że właśnie przyjeżdża policja, straż, nie wiadomo co tam, żołnierze i po prostu każą się zwijać. No najlepiej w hotelu, no. Z basenem i nie wychodzić poza teren hotelu. O rany. I wiecie co? Nie ma po prostu nic gorszego, nic bardziej irytującego, niż znaleźć miejsce, rozbić obóz i później składać go ponownie i znowu szukać miejsca. I już teraz wiemy, prawda?
że wiesz, śpisz i czekasz, czy cię ktoś nie obudzi, nie?